Cześć wszystkim. Postanowiłam założyć bloga. Tego bloga. Chcecie wiedzieć dlaczego? Widzieliście kiedyś, jak ktoś potrząsa puszką Coca-Coli, a potem ją otwiera i po chwili wszystko jest w pianie? No, to właśnie tak się teraz czuję. Kłębi mi się w głowie tyle myśli, że chyba zaraz eksploduję. Tata poradził mi kiedyś, żebym zaczęła pisać pamiętnik. Mówił, że to najlepszy sposób na wyrażanie swoich najskrytszych myśli i że na stare lata będę się cieszyła z takiej pamiątki, bo dzięki niej naprawdę docenię młodość. Najwyraźniej był nastolatkiem tak dawno, że już zapomniał, jak to naprawdę wygląda. Ale postanowiłam spróbować. Dotrwałam gdzieś do 3. wpisu, a później dałam sobie z tym spokój. Szczerze mówiąc, pisanie pamiętnika wydaje mi się trochę bez sensu. Chcę czuć, że gdzieś na świecie jest ktoś, kto będzie mógł przeczytać, co mam do powiedzenia. Dlatego postanowiłam założyć bloga, żeby mieć miejsce, w którym będę mogła pisać dokładnie to, co chcę, kiedy chcę i tak, jak chcę. Ale do kogoś. I gdzie nie będę musiała się martwić, że to, co mówię, nie brzmi fajnie, albo że wyjdę na idiotkę i stracę przyjaciół. I dlatego ten blog jest anonimowy. Żebym mogła tu być naprawdę sobą. Mój najlepszy przyjaciel Wiki powiedziałby, że to totalna wtopa, że potrafię być sobą tylko anonimowo. Ale co on o tym może wiedzieć? Przecież nie jest nastolatką, która się wszystkim stresuje. Jest raczej nastolatkiem, którego stresują jego rodzice. Ale to całkiem inna historia. Czasem zastanawiam się, czy nie stresuję się właśnie dlatego, że jestem nastolatką. Spójrzmy wprawdzie w oczy. Powodów do stresu jest całe mnóstwo. 10 najważniejszych powodów do stresu dla nastolatek. Pierwszy. Przez cały czas masz wyglądać idealnie. Drugi. A twoje hormony właśnie postanawiają zacząć świrować. Co oznacza, że w życiu nie miałaś więcej pryszczy. Przez co punkt pierwszy staje się niemożliwy do spełnienia. Czwarty. I to w tym momencie, kiedy pierwszy raz w życiu możesz kupować sobie czekoladę, kiedy tylko chcesz. Co pogarsza sytuację z punktu trzeciego. Czwarty. Nagle wszyscy zaczynają zwracać uwagę na to, jak się ubierasz. A ubierać też masz się idealnie. I oprócz tego umieć pozować jak supermodelka, żeby strzelić sobie selfie w stylizacji dnia, które potem wrzucisz do internetu, żeby mogli zobaczyć je twoi znajomi. Oprócz tego masz być niesamowicie atrakcyjna dla płci przeciwnej, zmagając się równocześnie z punktami od 1 do 9. Ale chyba nie mogę być jedyną nastolatką, która przeżywa coś takiego. Lubię wyobrażać sobie, że wszystkie nastolatki przeżywają to samo, co ja. I pewnego dnia, kiedy zrozumiemy, że w głębi duszy czujemy się tak samo, może przestaniemy wreszcie udawać kogoś, kim nie jesteśmy. To by było super. Ale zanim to nastąpi, będę pisać prawdę na tym blogu i udawać w prawdziwym życiu. Będę tu pisać to, co chcę i byłoby naprawdę fajnie, gdybyście wy, kimkolwiek jesteście, robiły to samo. To może być nasze miejsce w internecie,
bezpieczny zakątek, w którym będziemy mogły rozmawiać o tym, jak to naprawdę jest być nastolatką. Tu nie będziemy musiały nikogo udawać. Okej. Na razie to chyba wszystko. Dzięki, że to czytacie. O ile w ogóle ktoś to czyta. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Girl Online jest teraz offline. Było mi dobrze niegdyś w dawnej wsi dalekiej. Jakże niedawne czasy, a zda się, że wieki. Sadyba wiejska czarem starości owiana. Jak książka przez nikogo od lat nie czytana. Pod lipą stół kamienny i ławy z kamienia, które mchy obrastają jak moje wspomnienia. Starych świadków aleje ciemne w krzyż biegnące, w które echami złota zakrada się słońce. Za dworem chłopskie chaty budowane krzywo, spracowane jak ręce i marzące żniwo. A na strzesze pan Bocian, co pierś dumnie odu. Postrach grających bagien i opiekun stodu. Dwór jak święto w pogodę, przytulny w dnie słotne. Jak dalekie to wszystko, już niepowrotne. Tęsknotą serce wzbiera, gdy w zachód lipcowy widzę ciężkie do obór wracające krowy. Lub słyszę gdzieś wśród nocy gwiazdami zasnutej, jak psy szczekają w dali i pieją koguty. Król Brodzi prawdziwy szedł lasem, postukując swym jedynym obcasem. A ze złości brunatny był cały, bo go muchy okrutnie kąsały. Tedy siadł uroczyście pod dębem i na alarm rozkazał bić w bęben. Hej, grzyby, grzyby, przybywajcie do mojej siedziby, przybywajcie orężnymi pułkami, wyruszamy na wojnę z muchami. Odezwały się pierwsze opieńki. Opieńek jest taki maleńki, a tu trzeba skakać na sążeń. Gdzie nam, królu, do takich dążeń? Załkały serowiatki. My mamy maleńkie dziadki, wolimy życie spokojne, inne grzyby prowadź na wojnę. Zaszemrały modraczki. My mamy całkiem zniszczone fraczki, mamy buty wśród grzybów najstarsze, nie dla nas wojenne marsze. Zastękały czubajki. Wpierw musimy wypalić fajki. Wypalimy je, królu, do zimy. W zimie z tobą na wojnę ruszymy. A król siedzi niezmiennie pod dębem. Każe znowu na alarm bić w bęben. Przybywajcie, pieczarki, maślaki, trufle, gąski, purchawki, goślaki, bedłki, rydze, bielaki i smardze. Przybywajcie, bo tchórzami gardzę. Ledwo rzekł to, wtem patrzy, a z boru maszeruje pułk muchomorów. Przychodzimy z muchami wojować, ty nas, królu, na wojnę prowadź. Wojowały grzybowe zuchy, pokonały aż cztery muchy. Król borowik winszował im szczerze i dał wszystkim po grzybowym orderze. Dziadek miał automobil. Pierwszy na Ukrainie. Miał oczywiście w komplecie szofera, ale często prowadził sam, od tak dla przyjemności. Były takie zdjęcia, jak stoi w okularach do jazdy, w specjalnych rękawiczkach i w prochowcu narzuconym na garnitur w prążki.
taki schludny i luksusowy. Od stóp do głów, jakby go wyprodukowano razem z tym automobilem i potrzebnym strojem tylko do tej jednej fotografii. No, ale jeśli jeździł z babcią, pobrali szofera i płynęli przez dzicz ukraińską. Przez bezkresne pola i lasy. Pod nieprzyjaznych drogach, pod niebem bezmiernym. I kiedyś tak pod tym bezkresnym, ukraińskim niebem musieli się nagle zatrzymać na środku gościńca, bo obstąpiła ich czereda zarośniętych ukraińskich chłopów. Na wpół wściekłych, ale bardziej przerażonych. Potrząsali sierpami, siekierami i kłonicami. Wrzeszczeli bez ładu i składu. To czort! Czort jedzie! Dziadek już kazał szoferowi przedzierać się przez tłum, ale babcia wzięła sprawę w swoje drobne, bohaterskie ręce. Kazała sobie otworzyć, wyszła na drogę, podniosła woalkę i spytała przerażoną gaweć. Oczywiście po polsku, bo po ukraińsku nie umiała. Co to za pomysł z tym czartem? To oni wrzeszczą, ale już ciszej. To czort jedzie, czartowska kareta, bez konia się rusza. Babcia do nich. A parowóz widzieli? Nie, nie widzieli. A sieczkarnie znają? Nie znają. Wreszcie doszła do jakiejś młockarni czy coś tam i znali. Ale młockarnia to silnik ma. A to też ma. I babcia woła szofera, który już kurczowo ściska w dłoniach ciężką korbę do odpalania silnika, ale w razie walki wręcz też przydatną. Kazała mu otworzyć klapę automobilu i pokazać wszystko niewiernym chłopom. Pozaglądali, pooglądali. Wreszcie odstąpili od automobilu, puszczając ich wolno. Ba! Wysłali nawet wiadomość do następnych wsi, że to nie diabeł, że to ma silnik. Zajechali pod dwór, konie uwiązali pod drzewami, a kapitańskiego rumaka wstawili do obórki, wyrzucając z niej krowę. Panoszyli się na podwórzu, w ogrodzie i po pokojach. Babcia, moja 90-letnia babcia, wchodzi do gabinetu dziadka, a tam na biurku siedzi niemiecki oficer. Jedna noga założona na drugą. Babcia do niego oczywiście po polsku, a co ją obchodzi, że Niemiec nic nie rozumie? Jeżeli pana nie nauczono, że kiedy kobieta stoi, to panu nie wolno siedzieć, to niech pan przynajmniej siedzi na krześle. Biurko to mebel do czego innego. Świsnęła laseczką w powietrzu, wskazując mu fotel dziadka, po czym dostojnie podniosła do oczu lornią i podała mu plik dokumentów z wiszącymi ogromnymi lakowymi pieczęciami. Tu są papiery od arcyksięcia Ferdynanda. Wynika z nich, że majątek mój jest zwolniony z wszelkich rekwizycji. Tak w czasie wojny, jak i w czasie pokoju. Oficer popatrzył, przeczytał
i zaczął się usprawiedliwiać. W Rzeszy nie ma już książąt i niestety te dokumenty nie mają już żadnej wartości. Mimo to stał przed babcią na baczność. Dopóki nie wyjechał ze swoimi żołnierzami, zawsze kłaniał się jej nisko, z wielkim szacunkiem i namaszczeniem. Nauczyłam się, że na Niemców trzeba wrzeszczeć. Wrzeszczałam do końca wojny. Na ruskich też. Jeśli kiedykolwiek wejdzie jakiekolwiek wojsko, trzeba wrzeszczeć. Ale tylko stanowczo. Nie histerycznie. No, i idę do sadu, pytam ostrym tonem, pokazując palcem. Wasze konie? Nasze? A kto wam pozwolił konie do drzew przywiązywać? Nie wiecie, że kory obgryzają? A potem drzewo umiera. W tej chwili zabierzcie stąd te konie i uwiążcie pod płotem do sztachet. Natychmiast! I wyprowadzili? A jakże? Wyprowadzili. I jeszcze jedno. Zabierzcie tego konia z obory i wprowadźcie krowę, bo zmarznie. Ale proszę pani, to koń kapitana. Kapitan to straszny człowiek. To mu się nie spodoba. A niech się wścieka, byle wyprowadził konia z obory. Pani nic nie rozumie. On robi straszliwe rzeczy, ten kapitan. Dla niego zabić człowieka to tyle, co zabić muchę. On pani tego konia do salonu wprowadzi. A gdzie ten wasz kapitan? Sama z nim porozmawiam. Kapitan postawny był, chłop na schwał, chociaż wojsko okupacyjne. Proszę zabrać pańskiego konia z obory i wprowadzić go do stajni. Obora musi być dla mojej krowy. A dlaczego? Niech pani trzyma krowę w stajni. Stajnia jest wielka i krowa w niej zmarznie. A mój koń nie zmarznie? A pański koń mleko daje? Pomyślał, pomyślał i kazał wyprowadzić konia do stajni. Poszliśmy razem do dworu, bo chciał wybrać pokoje na kwatery. No, coś takiego, coś takiego. Nigdy się nie spodziewałem, że w polskim domu znajdę tyle pięknych obrazów, tyle wspaniałych książek i tak wykwintnie urządzone wnętrza. O, ty draniu! Ty huncwocie! Myślałeś, że przyjeżdżając do Polski znajdziesz mongolskie jurty i białe niedźwiedzie? A wie pan, ja nigdy nie spodziewałam się, że jakiś Niemiec to zauważy.